Witam Państwa dzisiaj wyjątkowo na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a nie tak jak zazwyczaj w magazynie. Dzisiejsze nagranie związane jest z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Znajdujemy się na części wystawy, gdzie znajdują się eksponaty poświęcone temu wydarzeniu. Tutaj także chciałem pokazać jeden z zabytków, który normalnie znajduje się w magazynach. Jest to niemiecki Kordzik, model 1935, który był używany przez oficerów Luftwaffe, niemieckich sił powietrznych. Jaki jest związek tego zabytku z Powstaniem Warszawskim? Otóż kordzik ten, broń paradna, został zdobyty przez 15-letniego powstańca, łącznika Jerzego Stawiarskiego, pseudonim Dobek, który walczył na Żoliborzu w zgrupowaniu Żyrafa. W pierwszych dniach powstania udało mu się zdobyć tą paradną niemiecką broń. Był to dla niego pewien symbol własnego zwycięstwa nad Niemcami. Mimo że po zakończeniu powstania poszedł do niewoli, zdobyczny kordzik ukrył. Po powrocie z niewoli udało mu się odnaleźć ukryty kordzik, który po wojnie zostawił sobie jako pamiątkę. W tym też okresie usunął swastyki, które znajdowały się na tej paradnej broni. W późniejszych latach kordzik trafił do kolekcji Stanisława Soszyńskiego, kolekcjonera eksponatów związanych z Powstaniem Warszawskim. Od niego też muzeum nabyło ten eksponat do naszej kolekcji.